Debata Radia Łódź. Zaprasza Tadeusz Płużański. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Łódź. Witam też moich i Państwa gości. Jest z nami Jerzy Kropiwnicki, opozycjonista w czasach pogardy, w czasach PRL-u. Później wiele funkcji wiceminister pracy, były prezydent Łodzi. Nie, minister. To tylko niektóre funkcje, pan minister. Andrzej Słowik, też działacz związkowy. I wiceminister. I wiceminister. Mamy ministra byłego i wiceministra byłego. Zresztą obaj panowie się zajmowali między innymi pracą, co też was łączy oprócz działalności związkowej. Jest też z nami Andrzej Dubicki, pan doktor historyk. Witam panów, witam państwa bardzo serdecznie. Debata Radia Łódź, debata historyczno-polityczna, możemy powiedzieć, i zacznę od takiego współczesnego wątku. Oto francuskie związki zawodowe domagają się wykluczenia NSZZ Solidarność z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Jaki jest powód? Wywiad, który przeprowadził tygodnik Solidarność, portal Tysol.pl i Tysol.fr, to jest ta francuska wersja tygodnika Solidarność w internecie. Z kim? Z Marine Le Pen, kandydatką na prezydenta Ruchu Narodowego. No i teraz pytanie do panów, czy rzeczywiście Solidarność tak zasłużony ruch, ale przecież nie tylko ruch, no w ogóle piękna idea, która panów też łączyła. Czy można Solidarność wykluczyć ze względu na wywiad polityczny? Przecież wywiady przeprowadza się z różnymi osobami i tu nie powinno być żadnej cenzury. Panowie, jak to jest? Proszę pana, proszę państwa, po pierwsze, co to znaczy francuskie związki zawodowe? Tam mamy cały ogród zoologiczny. Od skrajnej komuny, Force Ouvrière, siła robotnicza, prawda? Związki nauczycielskie, które też sobie nie żałują tego koloru, aż po sympatyków prawicy, prawda? Tak się złożyło, że ja uczestniczyłem w procesie afiliowania Solidarności do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, gdzie są również te francuskie związki zawodowe. Kosztowało to wiele wysiłku i wtedy jako powód ostrożności wobec Solidarności powoływano się na jakby nasz rodowód, skomunizowanie społeczeństwa. Niewłaściwy rodowód. Tak, i obawę, że przyjęcie tak licznej organizacji, która by stanowiła około 10% MKWZZ-u, tam było 100 milionów ludzi, może spowodować, że to nasze stanowisko zburzy linię, która tam obowiązywała. Powoływali się na złe doświadczenie z Hiszpanami. Force Ouvrière, Comisiones Obreras, komisje robotnicze, które też zostały przyjęte i potem brykały trochę tam w lewą stronę. Wykluczyć nie można. Muszą być przedstawione powody. Wspieranie skrajnej prawicy, tak, tak to jest argumentowane. Gdyby się posłużyć tutaj rocznikami prasy, to można by popatrzeć, co Francuzi wygadują i wygadywali wcześniej, gdzie byli, jak się rozliczyli z II wojną światową i tak dalej, i tak dalej. To można sobie podarować te pogróżki. Mówił były wiceminister pracy, a teraz były minister pracy Jerzy Kropiwnicki. Jak się odnosi do tego? My tutaj się w tej sprawie to wypowiadamy jako działacze związkowi, a nie jako ministrowie. A z naszej działalności związkowej to pamiętam, że niech byśmy spróbowali zaingerować w gazety, które wychodziły pod winietą Solidarności. Mieliśmy na poziomie regionu taką gazetę, nazywała się Solidarność Ziemi Łódzkiej. Mieliśmy na poziomie kraju, zresztą nadal istniejącą gazetę pod tytułem Solidarność. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek
szef związku odważył się ingerować w to, co gazeta pisze. Wolność prasy była zawsze tak silnie podnoszona, że nikt u nas by się na coś takiego nie poważył i nie wyobrażam sobie, żeby można było przeprowadzić postępowanie wobec jakiegokolwiek związku zawodowego ze względu na to, że gazeta, w której wydawcą jest ten związek, drukuje według rozpoznania jego dziennikarzy. Jeszcze... No właśnie, przecież nie ma panowie znaku równości między związkiem zawodowym, który faktycznie jest właścicielem tygodnika Solidarność, a redakcją. Redakcja jest całkowicie niezależna, czy to redakcja papierowa, czy internetowa. A tutaj taką zbitkę zrobiono, prawda, że za wywiad w gazecie atakowany jest związek zawodowy. To jest jedna kwestia, natomiast druga, to ja sobie nie wyobrażam, żeby redakcja takiego pisma, organu oficjalnego związku mogła sobie brykać wbrew woli członków, wbrew woli władz, prawda? Więc tu możemy, myślę, być spokojni, że to jest jak gdyby zgodne z tym, co dzieje się wewnątrz związku. Ale jeśli obwiniać, to obwiniać redakcję, a nie kierownictwo związku. Mimo formalnie, prawda, jest to konstrukcja ja bym bardzo naciągana. Nie obwiniajmy nikogo, nie przyznajmy się do winy. Natomiast sama procedura w MKWZZ rządzi Rada Administracyjna i tam do powiedzenia mają dużo więcej niż Francuzi, ci, którzy płacą składki w twardej walucie i robią to regularnie i rzetelnie. To jest cała Skandynawia, Wielka Brytania, Niemcy i AFL-CIO Amerykanie, prawda? Francuzi, nie wiem, jak oni są tam na bieżąco, ale nie znając tą nację, nie podejrzewam, żeby byli na topie listy płatników składek. Spytamy historyka Andrzej Dubicki, co sądzi na ten temat, szczególnie w kontekście historycznym właśnie, no powiemy, że Solidarność, wielki ruch społeczny, nie tylko przecież związek zawodowy z taką piękną historią. Zresztą historia tygodnika Solidarność też jest niezwykła. Wiele można by tu opowiadać, ale teraz mamy kontynuację, prawda, i związku zawodowego, i właśnie tygodnika Solidarność. Jak pan jako historyk widzi te sprawy? No, ruch, który doprowadził do obalenia komunizmu w Europie, chociaż Niemcy oczywiście roszczą sobie prawa, prawda, że to mur berliński, a nie Solidarność, ale zostawmy już tę kwestię. No, załóżmy, że Francuzi by przeprowadzili tę operację wykluczenia Solidarności z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. To jest mało prawdopodobne, ale to przecież mógłby być międzynarodowy skandal. No oczywiście. Też chciałbym to podkreślić. No, też tutaj oczywiście z pewnym szacunkiem dla moich przedmówców, tak, dla legend Solidarności, a tutaj też można powiedzieć, reprezentuję tutaj to już młodsze pokolenie członków również Związku Zawodowego, również Solidarności, tak, ponieważ też jestem członkiem Związku. Natomiast oczywiście wykluczenie Solidarności na podstawie wywiadu, który zostaje udzielony czy pozyskany, tak, no, na pewno dla zainteresowania własnych czytelników, no ale także zwróćmy uwagę, że tak jak tutaj panowie przed chwilą podkreślali, ważna jest no, wolność wypowiedzi, tak. Przecież no to jest ten jeden z ideałów, o których no zawsze walczyła Solidarność, tak? Czy to no właśnie jako związek zawodowy już przecież od lat 80. Także wykluczenie legendarnego związku zawodowego, który właściwie jako, no już można powiedzieć, jako jedyny przetrwał, tak, i o takim znaczeniu tutaj z tych krajów walczących, tak, w latach 80. o swoją niezależność, no na pewno byłaby wielkim, wielkim
skandale. Panie doktorze, jeśli można dodać jeden wątek, bo mam nieodparte wrażenie, że gdyby Tygodnik Solidarność, czy też właśnie w internecie Tysol przeprowadził wywiad z Jerzym Urbanem, czy z jakimś komunistycznym kacykiem, to wszystko by było w porządku. Znaczy, ja nie wiem, czy by chcieli przeprowadzić taki wywiad, bo ja na przykład bym nie chciał rozmawiać z Jerzym Urbanem, a też pracowałem kiedyś w Tygodniku Solidarność i do głowy mi to nie przyszło, żeby robić wywiad z Goebbelsem stanu wojennego, ale rozumiem, że wtedy nie byłoby awantury. Awantura jest o to, że ośmielili się przeprowadzić wywiad z kimś po prawej stronie sceny politycznej. Tak jak pan Andrzej Słowik zauważył, przecież głównie pan minister Słowik jak zauważył, no tutaj głównie kto rozgrywa pierwsze skrzypce w tej organizacji międzynarodowej, tak? No niewątpliwie organizacje lewicowe, tak? Także no można uznać, że gdyby nastąpił wywiad oczywiście zupełnie niezgodny prawdopodobnie z linią Tygodnika, ale z osobami ze skrajnej lewicy, no tutaj na pewno problemów by na pewno nie było. Ze skrajnej lewicy, czy też wręcz zbrodniarzami komunistycznymi, bo tak chyba trzeba ich nazywać, pan minister Słowik. Mamy przykład stosunku do mediów po wywiadzie, jaki przeprowadzony był w telewizji łódzkiej z jednym z oskarżonych w procesie o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Grzegorz Piotrowski był gościem tej instytucji i Francuzi nie grzmieli. Prawda? Wszystko było okej, z mordercą można robić takie wywiady, a z kandydatem prawicowym najwyraźniej nie. Właśnie, panowie, jak wam się podobało to, że jednak ktoś w 40. rocznicę wprowadzenia przez juntę jaruzelskiego stanu wojennego przeprowadził wywiad z Jerzym Urbanem, a była to komercyjna stacja TVN 24, która uważa, że broni wolności słowa. No akurat w 40. rocznicę Jerzy Urban pojawił się na antenie. Czy to jest okej? Czy to jest w porządku, Jerzy Kropiwnicki? Oczywiście, że nie jest w porządku i muszę powiedzieć, że jestem o tyle zdziwiony, że stacja, w której dominuje kapitał amerykański, tak bardzo związała się z postkomunistycznym lewactwem w Polsce, bo przecież jeżeli weźmiemy założycieli stacji, którą potem wykupili Amerykanie, no to przecież to była nie tylko, że twarda lewica, ale tam nie brakowało także takich, którzy byli zarejestrowani jako agenci w służbie bezpieczeństwa. To jest geneza stacji TVN, dokładnie. Więc można powiedzieć, rodowód tej stacji jest, można powiedzieć, dosyć dziwaczny. Z jednej strony kapitał amerykański, z drugiej strony tajni współpracownicy SB. Więc może to się jakoś klei, że dzisiaj dziennikarz TVN-u przeprowadza wywiad z Jerzym Urbanem. Polski dziennikarz. No jakoś, prawda, na ogół rodowód daje znać o sobie. Pytanie do Andrzeja Słowika. Mieliśmy nie tylko uczczenie przez TVN 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego rozmową, wywiadem z Jerzym Urbanem. Mieliśmy ckliwą opowieść na portalu onet.pl, jak to Wojciech Jaruzelski poznał Barbarę, historię ich miłości. No i oczywiście ten materiał, który widzieliśmy w telewizji publicznej Anity Gargas, magazyn śledczy, jak to 20 lat temu Adam Michnik przyszedł do Wojciecha Jaruzelskiego, wyznawał mu miłość i obwoływał, ogłaszał polskim patriotom. Na szczęście mamy trochę inną telewizję publiczną niż w czasach pierwszego po 89 roku prezesa, jeszcze wtedy, za którym stoczniowcy krzyczeli pod bramą: łysy, oddaj kasety, które skręcił, nie chciał ich wyemitować, a chodziło o właśnie wybielanie sylwetki Wojciecha Jaruzelskiego. I te kasety zawierały materiały, które zostały odrzucone, bo nie wolno było mówić źle o generale. Trzeba było eksponować właśnie taki rodzinny charakter, poza polityczny, poza wojskiem. To, że świetnie się prowadził. Że miał spodnie wyprasowane zawsze i tak dalej, i tak dalej.
To jest zrozumiałe, jak się chce utrzymać władzę, to trzeba prezentować swojego idola w taki sposób, żeby no, były powody do tego, żeby go lubić. Natomiast co do Michnika, który no, też dziwnym trafem akurat w rocznicę trafił do mieszkania Jaruzelskiego. I to zaraz po uroczystościach oddających hołd zamordowanym. No nie wiadomo, na których uroczystościach on był. No był na pewno w willi przy Ikara. Przyszedł tam, tak, tylko skąd? Pytanie, skąd przyszedł? Coś obawiam się, że nie z tej manifestacji, nie z tych uroczystości. Mnie zapytał Hubert Beckricht niedawno, jakbym nazwał postawę Michnika. Ja powiedziałem, że nie znajduję słów, nie mam takich słów, które można byłoby użyć, bo zdrada, zaprzaństwo, to jest nie to. Michnik, jest za mało? Tak, Michnik nikogo nie zdradził, jego otoczenie, jego środowisko ma się dobrze, prawda? Zresztą wywodzi się z rodziny stricte komunistycznej. No, żeby tylko komunistycznej. I możemy powiedzieć, że on swoich nie zdradził, nie zaparł się, prawda? Nie zmienił wyznania, nie zmienił narodowości i tak dalej. Jest tam, gdzie był i najbliżsi jemu nie mają do niego pretensji o to. Czyli czy on zdradził nas? Pytanie, czy był z nami po tej samej stronie, prawda? No był obecny, ale to trochę za mało, prawda? Ja uczestniczyłem praktycznie we wszystkich posiedzeniach najpierw Krajowej Komisji Porozumiewawczej, potem Komisji Krajowej i jeżeli tam się pojawiał, to jakoś tak zawsze z boku, kuroń bardzo często było, natomiast ten delikatnie. Teraz przypisywanie, no, czytam komentarze do tego ludzi, którzy mówią, no, przez 20 lat walczył dzielnie z komuną o niepodległą siedział Polskę. Siedział w więzieniu, to jest też argument częsty. No tak, siedział, ale byli tacy, którzy w tych więzieniach leżeli i już się nie podnieśli, prawda? I to w czasach bardzo, bardzo bliskich. Poza tym, jaka miała być ta niepodległa, prawda? Jego bliski przyjaciel tuż przed 80 rokiem mówił jeszcze o finlandyzacji. No pamiętajmy, że była to jednak grupa grono rewizjonistów, którzy chcieli poprawiać socjalizm, a chyba o niepodległości tego, tam nie było za bardzo do mowy. Do tego zmierzam, prawda? To miał być socjalizm z ludzką twarzą na modłę fińską, a nie jakakolwiek niepodległość. I jak gdyby tutaj kładzenie na szale zasług w walce o niepodległość i tego stosunku do Jaruzelskiego, no jest nie na miejscu, prawda? Ta szala z tą niby niepodległością powinna być pusta. Może inne miał zasługi, ja nie wiem. Pytanie do pana profesora Kropiwnickiego, bo może jest to po prostu jedna wielka mistyfikacja, może jest to tak zwane legendowanie, bo mam wrażenie, że Polacy nie do końca znali takiego Michnika. Znali go na przykład z częstej obecności w kościele, wtedy kiedy potrzebował być, pojawiał się na mszach za ojczyznę, pojawiał się w towarzystwie księdza Jerzego Popiełuszki, ale tu chyba znamienne są słowa świętej pamięci Zbigniewa Herberta, że Michnik jest to człowiek niebezpieczny i właściwie dwulicowy. No, zaczynając od końca, czyli od tego, cośmy zobaczyli na ekranach telewizji publicznej, no to muszę powiedzieć, że te pijackie obściskiwanie Jaruzelskiego, no to musiało wzbudzać obrzydzenie i w samym ten, Jaruzelskim. On nawet też, widać też się było, dystansował że Jaruzelski do tego, się tak. czuje tutaj nieswojo, no to było obrzydliwe po prostu. Teksty, jakie tam szły, no one z rzeczywistością niewiele miały wspólnego. W dalszym ciągu był to jakiś pijacki bełkot i no trudno to nawet oceniać. Natomiast to, co można oceniać, to był ten poryw serca, który zmusił Adama Michnika, żeby, prawda, wyrwać się z redakcji, jak podają w tej chwili media, bezpośrednio po zatwierdzeniu porannego numeru
Gazety Wyborczej, pobiec do generała, no i tam, prawda, paść mu w ramiona. Co do przeszłości, to ja bym tutaj nie śpieszył się z ocenami, dlatego że można powiedzieć tak, wielu ludzi w tamtych czasach przeżywało taki okres upojenia się nadziejami i takim poczuciem, że jesteśmy wszyscy przeciwko tej rzeczywistości, która jest. Była dosyć szeroka zgoda, można powiedzieć nawet niemal powszechna, na temat tego, jak ma nie być. No a potem powstało pytanie, a jak ma być? I tutaj drogi rozeszły się w sposób zupełnie dramatyczny. No i ci, którzy byli dawniej przyjaciółmi, okazało się, że byli po prostu, jak towarzysze sowieccy mówili, paputcikami, czyli takimi, którzy idą po drodze w tym samym kierunku, ale jak napotykają na nową okoliczność, to ich drogi się rozchodzą. Także w kwestii stosunku do Kościoła. No, póki było tak, że przed wszelkimi dotkliwościami świata politycznego można się było schować pod dachem Kościoła, no to oczywiście z tego korzystano. Arcybiskup Dąbrowski był często gospodarzem tego towarzystwa, które potem no, zasłynęło raczej z antykościelnych działań. Przecież to nawet z tamtego grona wyniknęła ta inicjatywa, że koniecznie Kościół musi być obecny przy wszystkich kluczowych rokowaniach między rządem a zbuntowanym narodem, który był reprezentowany no, między innymi właśnie przez Michnika i jego towarzystwo. Przecież nawet w słynnej Magdalence był świadek kościelny, przy okrągłym stole był świadek kościelny. Bardzo o to zabiegali, żeby to tak właśnie wyglądało. No ale jak, prawda, na zewnątrz się ociepliło i dach kościoła nie był już do niczego potrzebny. To można było kościół zaatakować. No to można było zaatakować, bo uznali go za konkurenta. I prawda, już przestało się wyciąganie fałek w kościele do góry. Sam słyszałem i widziałem, jak ludzie, których w życiu bym o takie skłonności nie posądził, wyciągali ręce do góry i śpiewali tylko pod tym znakiem, tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. Gdybym wymienił dzisiaj nazwiska, to sądzę, że nie jeden w Polsce spadłby z krzesła z wrażenia. Pytanie do pana doktora. Adam Michnik używa jeszcze jednego no, nieprawdziwego, powiedzmy sobie wprost, określenia. Stan wojenny to był zamach stanu najbardziej liberalny. Tam nawet trwa taka przepychanka, jeśli chodzi o ilość ofiar, bo Michnik mówi 40 ofiar stanu wojennego, Jaruzelski koryguje, nie, 14, my to wszystko sprawdziliśmy, prokuratura tam dochodzenia robiła i tak dalej. Ale ja sobie przypominam, że to wszystko właściwie już mieliśmy, już to przerabialiśmy. Na przykład 2016 rok znalazłem taką wypowiedź, uwaga, Jolanty Kwaśniewskiej, która powiedziała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski o stanie wojennym tak. To był dla wszystkich Polaków, a także dla nas bardzo trudny czas. Nie pracowałam, mojemu mężowi zamknęli redakcję itd., w której był redaktorem naczelnym i zostaliśmy bez środków do życia. Mieszkaliśmy w 30-metrowej kawalerce. Mieliśmy płytki
wódki PCV i pusty dom z dwoma materacami na podłodze i sznurkiem, na którym wisiały nasze rzeczy. Reszta była w pudłach. Jak przyszedł stan wojenny, to nie wiedziałam nawet, co się dzieje u naszych rodziców. To było trudne i traumatyczne doświadczenie. No można spytać, co tam jacyś zabici górnicy, co tam zamordowani księża. Jeszcze wspomnę małżonka Aleksandra Kwaśniewskiego, co mówił na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego w 2014 roku, niestety na powązkach wojskowych w Warszawie. To patriota najwyższej próby. Wybrał mniejsze zło, chroniąc nas przed obcą interwencją albo domową, bratobójczą wojną. Panie doktorze, zwracam się do Andrzeja Dubickiego. Tak historycznie, czy rzeczywiście historia może powiedzieć, że Jaruzelski był polskim patriotą, był bohaterem? Bo jeśli tak, no to podejdźmy do sprawy poważnie. Kim byli ci, którzy byli po drugiej stronie? A kim byli członkowie Solidarności obecni dzisiaj w naszej debacie? Kim byli górnicy z kopalni Wujek? Kim byli księża wspierający, czy też nawet należący do Solidarności? Czy oni byli zdrajcami? No oczywiście, że nie byli zdrajcami, tak? No tutaj no, widać w tym naszym dyskursie historycznym, który niestety no, widzimy w naszym kraju, tak? Że no, ścierają się dwie jakby zupełnie inne wizje, dwie zupełnie inne wizje Polski, tak? Czyli jedna właśnie głosząca... Panie doktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale w historii nie ma wizji, tak? Jest prawo, no, albo jest fałsz. Tak, że tutaj rzeczywiście kontrfaktyzmu nie uprawiamy, są no fakty, tak? Tak, to no ja też troszeczkę, znaczy trochę no, z zawodu też jestem politologiem, tak? I też to uprawiam, dlatego te wizje jednak u nas się cały czas pojawiają również, tak? Ale dobrze, oczywiście nie możemy tutaj kwantyfikować, tak, że generał Jaruzelski no, był patriotą, tak jak tutaj no, głoszą, tak, odpowiednie, powiedzmy, siły lewicowe, tak? Oczywiście no, ten jego patriotyzm, no, być może on sam siebie postrzegał jako patriotę, tak? No to tutaj już na to nic nie poradzimy. Natomiast to, co no, zaproponował, tak, czyli oczywiście tutaj wprowadzenie stanu wojennego, wiemy, że i krwawe stłumienie, oczywiście to chyba nawet jest, mnie się wydaje, tutaj gorsze, tak? Krwawe stłumienie po prostu wystąpień osób, które sprzeciwiały się temu, no na pewno nie było patriotycznym, nie było patriotycznym działaniem, tak? I oczywiście osoby no, walczące przeciwko temu systemowi, tak? No niewątpliwie należy jednak patriotami nazwać, tak? Także no, generalnie nazywanie patriotami osób współpracujących z dawnym reżimem na pewno jest dużym nadużyciem. Gdy mówimy, no tam było jeszcze jedno, pan o czym warto przypomnieć, bo oprócz tych strzałów, które oddawano przy łamaniu strajków, było także widoczne takie przyzwolenie na likwidację tych, którzy mieli wpływ, zdaniem ówczesnej władzy, na kształtowanie nastrojów społecznych, na budowaniu ducha oporu. Przecież była całkiem niemała lista zamordowanych i księży, i działaczy Solidarności. Były wywożenia do lasu i katowania w lesie. Były różnego rodzaju działania, które no co najmniej były bezprawne. A co do tych różnych dziwacznych postaci, które potem opanowały nasze media i kształtowały poglądy młodszego pokolenia na to, co się wtedy stało i jak to było, to dla mnie symbolem tego jest to, iż jak znajdowali rozmówców z tego młodszego pokolenia na temat tego, co to się zdarzyło w tego 13 rano, to jeden w drugiego, jedna w drugą, teleranka nie było. Ani jeden wywiad nie dotyczył
takich, którzy by mówili o tym, jak to obcy panowie wtargnęli do domu i zabrali tatusia. I że tatusia potem przez kilka lat w domu nie było. Jak mamusia płakała, bo tatusia zabierali. Nie, teleranka nie było. To był największy problem młodszego pokolenia. Łagodzimy sprawę, zmiękczamy sprawę. Właśnie, bo pan Andrzej Słowik, ja od razu chciałem przejść też do waszych wspomnień z tego stanu wojennego, ja pytając, czy dla was ten stan wojenny rzeczywiście był taki łagodny, liberalny. Jeszcze jest taki pułkownik Mazguła, który mówił kulturalny, prawda? Tak. Takie określenie też się pojawiło. I dla was to na pewno nie był brak teleranka, tylko dużo poważniejsze historie. Andrzej Słowik. 13 grudnia tego roku, po 40 latach, odbyła się bardzo ważna uroczystość, można powiedzieć wydarzenie poświęcone ofiarom stanu wojennego i tym wszystkim, którzy cierpieli, zachowując życie. I na tej uroczystości arcybiskup Jędraszewski, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, pani marszałek Sejmu, pani Witek, wymieniali liczbę ofiar stanu wojennego w okolicach setki. To są te ustalenia Komisji Rokity, prawda? Tak, nie kwestionował tego nikt z IPN-u i miejsce oraz grono, które uczestniczyło w upamiętnieniu tego smutnego wydarzenia, no może powiedzieć, że napawało optymizmem. Pełny optymizm mógłby być, gdyby to było 30 lat temu, prawda? Przez te lata, które minęły, pewnych rzeczy się już nie odwróci. Ja tylko wtrącę, panie Andrzeju, bo wtedy Rakowiecka była jeszcze czynnym aresztem śledczym. Dzisiaj szczęśliwie jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w PRL-u. Tamta uroczystość się odbyła teraz. Cele. Mówiąc o ocenie Michnika, Jurek apelował tutaj o spokój, o czekanie. Tak, ale na co mamy czekać? Do dziś nie wiemy, jak zginął generał Sikorski, prawda? Jak zginął Lech Kaczyński, nasz prezydent. Nie mówiąc o tym już, że służby na takim poziomie, które nie potrafią złapać mordercy swojego generała, są nic nie warte, prawda? Natomiast wracając do tamtego 13 grudnia, Mokotów rzeczywiście wyglądał inaczej. Nie mogłem obejrzeć wnętrza tych pawilonów. One się niewiele, panie Andrzeju, zmieniły właściwie, bo to jest zachowane w takiej formie, w jakiej było jeszcze kilka lat temu. Tam jeszcze czuć, prawda, krew i waszego pokolenia, a szczególnie pokolenia wcześniejszego. Oglądałem z zewnątrz pawilon trzeci, cele z numerami, parter, drugie piętro, pierwsze. W środku powiem, że nie jestem zbudowany tym, co tam widziałem i dobrze, że IPN przejmie kierownictwo nad tym ośrodkiem, może zmieni trochę kierunek, bo to, co tam można zobaczyć, różni się od tego, co ja widziałem. Będąc tam na miejscu w środku, starałem się pochodzić i po tym pierwszym pawilonie, tam gdzie były te karcery, dwójka, trójka jest pawilon Różańskiego, ale to zostało upstrzone, poświęcone tablicy jednej osoby, która pisze się, że była więziona. Przebywała, nie była więziona, trafiła tam, można powiedzieć, na krótki okres czasu i tyle. No, ale tak wypada. O kim mowa? Ujawnijmy. Nie będziemy. Domyślam, ale... Nie będziemy rozmawiać, są tam... Wyręczę pana. Nie jedna tablica tam jest, prawda. Natomiast ten Mokotów był miejscem ponurym. Tym bardziej, że myśmy tam trafili po procesie, po wyroku, po skazaniu. I zgodnie z kodeksem postępowania KPK powinniśmy karę odbywać w zakładzie karnym, a nie w areszcie śledczym w warunkach ścisłej izolacji. To było przygotowanie do kolejnej represji, prawda? W moim przypadku polegała na próbie
uczynienia ze mnie świadka w szykowanym procesie dwunastki, prawda? Żebym oskarżył Grzegorza Palkę. Jemu stawiano zarzut próby obalenia ustroju przemocą przy pomocy straży robotniczej, takiej formacji paramilitarnej rzekomo, którą miał w zamyśle tworzyć, organizować i tak dalej. To trwało tak do 83 roku. Jak się okazało, że nic z tego, to wtedy amnestia gdzieś tam się szykowała i trafiliśmy trochę do lepszych warunków, żeby ewentualnie na amnestii, po ogłoszeniu amnestii nie pokazać się w takim stanie, w jakim byliśmy. A to można powiedzieć, jak na tamte czasy było wyjątkowym ośrodkiem, bo tak jak mówiłem, ścisła izolacja. Nikogo nie można było zobaczyć poza spaczami z własnej celi, bo przed wyjściem, przed otwarciem drzwi oddziałowy wrzeszczał idę i pusto musiało być na korytarzu. Trybuna Ludu cenzurowana, żadnego radia, żadnej telewizji, widzenia oczywiście pod nadzorem, prawda, z ucholem, który tam słucha. Zresztą pan zna tę historię chyba lepiej niż my. A żałuję tylko, że na Mokotowie nie zachowały się spacerniki, prawda, te płoty czterometrowe. One zostały niedawno rozebrane pod ekshumację ewentualnych szczątków ludzi tam zamordowanych, czy w czasach niemieckich, czy w czasach sowieckich. Aż się prosiło, żeby zrobić zdjęcie i zostawić gdzieś tam. Może wrócą. Ja mam nadzieję, że wrócą. Jerzy Kropiwnicki, pana wspomnienie z 13 grudnia stanu wojennego. Rozumiem, że też nie jest to wspomnienie czasów łagodnych, kulturalnych. Ja muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy z Andrzejem Słowikiem wchodziliśmy po schodach do budynku zarządu regionalnego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej, a wchodziliśmy dlatego, że się okazało, że w dalszym ciągu są tam maszyny drukarskie, że jest zapas papieru i że są tam pracownicy, których w dziwny sposób ubecja, która wcześniej ten budynek czyściła, jakoś nie pozabierała. To były najdłuższe schody w moim życiu. Szedłem na to pierwsze piętro i tak sobie w myśli powtarzałem: Kropiwnicki, jeżeli ty rzeczywiście urodziłeś się w Czepku, to po tych schodach zejdziesz w kajdankach. A jeśli nie, no to mózg na ścianie. Miałem świadomość tego, że dzieje się bardzo brutalny akt i że słowa stan wojenny nie były użyte przypadkowo. One miały z jednej strony już samym sformułowaniem paraliżować społeczeństwo, ale trzeba także było wziąć pod uwagę, że skoro stan wojenny, no to dla bezpośrednich wykonawców tego stanu było oczywiste, wolno strzelać, wolno zabić, wolno zmasakrować. I nie ukrywam, obawiałem się, że taki los może nas spotkać. No ale mieliśmy do wykonania uchwałę Komisji Krajowej, która mówiła, co robić w przypadku stanu, ogłoszenia stanu wyjątkowego, czy też stanu wojennego, a mianowicie trzeba ogłosić strajk generalny, bo Związek przecież nie miał ani broni, ani nie miał zbrojnych bojówek, ani nie miał żadnych innych środków walki, jak właśnie odmowa pracy, strajk okupacyjny. Więc trzeba było wejść, napisać ulotkę, opublikować ją tak, żeby nikt się nie pytał, co ma robić, bo w strachu wiadomo, że ludzie o rzeczy najbardziej oczywiste pytają. No i muszę powiedzieć, że podpisaliśmy tekst ulotki, w którym w pierwszym zdaniu, po raz pierwszy w Polsce, zostało użyte stwierdzenie: rząd wypowiedział wojnę narodowi. To tutaj w Łodzi 13 grudnia przed południem tego rodzaju zdanie znalazło się w naszej ulotce i ono zostało opublikowane
jak wyliczył nam prokurator, w ponad 10 tysiącach egzemplarzy, a potem, jak wiadomo, były jeszcze reprinty tego w strajkujących zakładach, także jak to dzisiaj się oblicza, co najmniej 50 tysięcy takich ulotek trafiło na terenie województwa łódzkiego. Pytanie do pana doktora. Pan doktor Andrzej Dubicki, historyk. Przyszły w końcu po 13 grudnia, parę dni później, strzały na kopalni Wujek, wcześniej strzały na manifestie lipcowym. Tam byli ranni, w Wujku byli ranni i zabici. O co chodziło w tym planie? Czy tak jak mówi pan profesor Kropiwnicki, właśnie, żeby zastraszyć Polaków już samym stwierdzeniem, prawda, że jest stan wojenny, że jest właściwie wojna z Polakami, żeby się wszyscy bali i żeby właśnie ten strajk generalny po prostu nie mógł się udać? Tak, ja uważam, że oczywiście to była próba, no, czy próba, wykonanie zastraszenia społeczeństwa. Zresztą stan wojenny według obecnych badań, przecież większość historyków, tak, czy badaczy zagadnienia, już skłaniamy się, żeby traktować to po prostu jako przejaw już wojny hybrydowej. Tak, jest to, no wiemy, dość nowe stwierdzenie. Natomiast kiedy spojrzymy na stan wojenny od tej strony, no to zobaczymy, że jest to wypełnione, tam zostają wszystkie przesłanki zastraszenia społeczeństwa, wojny z własnym narodem. No oczywiście wiadomo, że nie wojny na pełną skalę, ale właśnie realizowanej według wskazań wojny hybrydowej. Dlatego w pełni tutaj należy, znaczy wiemy, tak, że akcja na przykład oczywiście w kopalni Wujek, tak, która jest chyba no najbardziej znaną akcją, w której zginęli robotnicy, tak, zginęli ludzie sprzeciwiający się władzy, no niewątpliwie była takim czymś pomyślanym, żeby zastraszyć po prostu społeczeństwo. Zresztą, a jak to, panie doktorze, z perspektywy Łodzi wygląda, czyli historii właśnie łódzkiej, o której mówił i Andrzej Słowik, tu bardziej pod kątem rakowieckim, prawda, już później Warszawy, ale właśnie 13 grudnia w Łodzi. Jak pan jako historyk by powiedział, na ile ważną rolę odgrywała Łódź właśnie 13 grudnia i potem? To znaczy, no Łódź jest tutaj chyba o tyle charakterystyczna, że właśnie dzięki działalności tutaj naszych znamienitych gości dzisiejszych, tak, no byliśmy właściwie jednym z nielicznych miast, w których no organy decyzyjne Solidarności nie zostały tego dnia po prostu aresztowane, tak. Znaczy one zostają, panowie zostają aresztowani, ale przecież nieco później, tak, dlatego tak jak tutaj pan profesor Kropiwnicki stwierdził, no można było wydać, no odezwę, tak, do członków związku mówiącą o potrzebie dalszego tutaj oporu, tak, wobec bezprawnych działań władzy. Natomiast tutaj też no, pamiętajmy, że właśnie Łódź przynajmniej przez pewien czas, tak, no jednak posłuchała tego wezwania do przynajmniej próby podjęcia strajku generalnego, tak. Wiemy, że przynajmniej w niektórych zakładach pracy przynajmniej przez pewien czas robotnicy powstrzymywali się od podjęcia pracy. No natomiast pod jakby zastraszeni, tak, no to mamy jeszcze przed wydarzeniami w kopalni Wujek, no ale jednak, no też można powiedzieć, że w Łodzi to zastraszenie jednak przecież zadziałało i na widok transporterów opancerzonych, no część zakładów wiemy, że wróciła do pracy, tak? No ale też warto wspomnieć o strajku studentów, tak, który wybucha następnego dnia i przez kilka dni też niewątpliwie będzie tutaj ogniskował uwagę społeczeństwa łódzkiego. Naszych gości w studio łączy nie tylko to, że pracowali w Ministerstwie Pracy, pan profesor Kropiwnicki jako minister, pan Andrzej Słowik jako wiceminister, ale łączy was to, że długo bardzo siedzieliście też, bo wyszliście dopiero w 1984 roku. Tak, mieliśmy Jerzy Kropiwnicki wyrok z poprawką. To znaczy poprawki szły w toku śledztwa w obu kierunkach. Przy czytaniu dokumentów dowiedziałem się od prokuratora, że będzie musiał żądać w moim przypadku kary śmierci i że to będzie szybko
wykonane ze względu na to, że społeczeństwo przeżyło rozbudzenie emocji i szok musi być równy tym emocjom. Czyli dalszy ciąg właściwie na sali sądowej już było wiadomo, że pod wpływem różnego rodzaju interwencji i Ojca Świętego, i Episkopatu, i prezydenta Stanów Zjednoczonych, międzynarodowej opinii publicznej, nawet eurokomunizmu, kara śmierci dla przywódców Solidarności, a my byliśmy wtedy jedynymi członkami władz najwyższych. Słowik przecież był członkiem prezydium Komisji Krajowej, ja byłem członkiem Komisji Krajowej, przy tym przywódcy jednego z największych regionów w Polsce. No to było nie do przyjęcia, żeby coś takiego mogło nastąpić, ale żądano dla nas po 12 lat więzienia. Nasi obrońcy zwracali uwagę, że w ogóle kara byłaby absolutnie bezprawna, dlatego że w dniu, w którym my prowadziliśmy działalność, dekret o stanie wojennym nie był jeszcze należycie opublikowany. Był taki moment, w którym nawet ta osłona milicyjna uważała, że za chwilę wyjdziemy do domu. Ostatecznie skazano nas na 4,5 roku więzienia plus 4 lata pozbawienia praw publicznych liczone po wyjściu z więzienia. A Sąd Najwyższy w swojej łaskawości na interwencję prokuratora generalnego podniósł nam to do lat 6. Także tutaj ten wymiar kary dla nas biegał w obie strony i on nie skończył się po wyjściu z więzienia, dlatego że obydwaj wróciliśmy do pracy dopiero w roku 1989. Może bym, przepraszam, że panu profesorowi przerwę, ale czas nam się kończy. Andrzej Słowik, jeszcze proszę o też chwilę przynajmniej wspomnienia. Tamten wyrok miał duże znaczenie i to nie był przypadek. Ktoś musiał już myśleć do przodu, bo jak się zamyka, to kiedyś trzeba będzie wypuścić, prawda? Tu górale wiedzą, jak jest podjazdem pod górę, jak jadą pod górę, to się śmieją na pytanie, dlaczego, odpowiadają, bo niedługo będzie z góry, prawda? Jak jedzie z góry, to płacze, bo znowu będzie pod górę. Ale przyszłość pokazała, że przy amnestii istotny był wymiar kary, prawda? Myśmy dostali, że tak powiem, tą pajdę dla przywódców związkowych. 6. Przebiła nas tylko Ewa Kubasiewicz. Nie za kontynuację działalności związkowej, tylko za strajk. I to w Bibliotece Marynarki Wojennej w Gdyni dostała. W zakładzie zmilitaryzowanym. Tak, zmilitaryzowanym dostała dychę, prawda? Tak. Jakie to miało znaczenie? Ano takie, że nie wyszliśmy w 83, kiedy była ta największa amnestia, tylko w 84 na udeptaną ziemię. To Kiszczak wtedy decydował, dokonywał wyborów w związku. Wybierał, kogo zamknąć i na ile, i kogo zwolnić i kiedy, prawda? Jak nie podchodziła amnestia, to przypomnę, że jeszcze w 82 roku istniało coś takiego. W 83 jeszcze też prawo łaski, prawda, tam można było pisać, rodziny, organizacje, to i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób można powiedzieć, że on przygotowywał grunt już pod... To jest dalszy ciąg historii. Prawda. Następnym razem o tym porozmawiamy. Bardzo dziękuję profesor Jerzy Kropiwnicki, Andrzej Słowik, dr Andrzej Dubicki, Tadeusz Płużański. Kłaniam się państwu i do usłyszenia na antenie Radia Łódź. Wszystkiego najlepszego na święta. Debata Radia Łódź. Czekam na to, co przyniesie mi los, kiedy w głowie pytań sto. Dobrze.